Masz jakieś takie lekcje, które tak bardzo Cię zabolały, czy tak bardzo były istotne w Twoim inwestowaniu, że do nich wracasz jako taka przestroga? Na pewno ten początek. No wszystko, co robiłem, robiłem źle, krótko <grym> mówiąc. Czyli kupowanie spółek na podstawie jakichś informacji prasowych, zupełnie nie znając, czym, czym ona się zajmuje, co tam się dzieje. W ogóle nie, nie umiejąc przeczytać nawet sprawozdania. To skomplikowane, tyle stron zajmuje <grym> Tabelgi, i w ogóle o co tam wykresy. chodzi. Tak. <grym> Druga rzecz, wystarczyło, że spółka wzrosła 10%, to ja już to sprzedawałem. tak? W czasie hossy, kiedy wszystko rosło. Potem Człowiek oczywiście przeskakiwał na coś innego, co może wzrosnąć. Wiele transakcji po takich chwilowych, tymi zyskami, takimi króciotkimi, które fajnie pokazywały, wow, zarabiam. A potem, kiedy wszystko się załamało, to była kwestia, ale to jest tylko chwilowe, poprzednio też to tak chwilowo tylko spadło, to była korekta i zaraz zrośnie, a potem myślenie, a to już za dużo spadło, to jeszcze poczekam, bo to już na pewno dalej nie spadnie.